Witamy serdecznie wszystkich małych i dużych widzów, słuchaczy. Spotykamy się dziś w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ mamy wyjątkowy dzień, są to Mikołajki, ale jednocześnie ten wyjątkowy dzień ma miejsce w bardzo dziwnych czasach. Jest to czas pandemii ogólnoświatowej. Nie są to łatwe czasy, dlatego pozwolę sobie nazwać je dziwnymi. Pomimo tej dziwności tych właśnie czasów, ludzie lgną do tego, by mieć możliwość spotykać się w gronie rodzinnym. To ciepło rodzinne jest bardzo ważne dla każdego z nas. Dla małych ludzi i dla starszych ludzi. I dziś spotykamy się, żeby wspólnie z widzami, również ze słuchaczami, spędzić przyjemnie te Mikołajki w takim przedświątecznym klimacie, pastorałkowym troszeczkę. I tutaj z Państwem ten czas spędzi zespół Louis Band. Serdecznie zapraszamy. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy ty wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Thank you.
Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima, a w biednym Betlejem Pani syneczka w grocie powiła. Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie, bieda straszna w Betlejem, tam tylko Pan przybędzie. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, by odtajało serce. Nie do złota i miry, nie do różanych pachnideł, ale do szopy w Zawieje tej nocy Pan do nas przybył. Nie do wieży z księgami, gdzie mędrcy świata najwięksi, ale w szopie w Zawieje, gdzie pastuszkowie są pierwsi. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, by odtajało serce. Do szopy wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, by odtajało serce. Gotowy zaprosić w ten wieczór każdego, kto puka do drzwi. Czy byłbyś gotowy zaprosić w ten wieczór każdego, kto puka do drzwi? Powiedz mi, co byś zrobił, gdyby wyrwał cię z błogostanu i zapukał w środku Wigilii jakiś obcy z Pakistanu. Powiedz mi, co byś zrobił, świąteczny mój młodzieniaszku, gdyby za drzwiami twoimi stanął jakiś obcy z Damaszku. Powiedz mi, co byś zrobił, uchyl choć rąbka sekretu, gdyby za drzwiami twoimi stanął Jezus z Nazaretu. Wolne krzesło przy stole, Wigilia, rodzina i ty. Czy byłbyś
byłbyś gotowy zaprosić w ten wieczór każdego, kto puka do drzwi. Może ktoś by wyszeptał, siedźmy tu pokryjomu, niech obcy sobie pomyślą, że nie ma nikogo w tym domu. Głodni, bezbronni, samotni, na naszej ulicy, granicy, szczęścia mieli mniej od nas, poza tym żadnej różnicy. Wolne krzesło przy stole, jak wyrzut naszego sumienia. Nikt obcy tu dla nas nie siądzie, chyba że ty to zmienisz. Wolne krzesło przy stole, Wigilia, rodzina i ty. Czy byłbyś gotowy zaprosić w ten wieczór każdego, kto puka do drzwi? Czy byłbyś gotowy zaprosić w ten wieczór każdego, kto puka do drzwi?
Dziękujemy serdecznie. Przed Państwem wystąpił zespół Louis Band w składzie Mirek Kucharski na klawiszach, Aldona Nowińska na perkusjonaliach oraz Grzegorz Olewiński na puzonie. Śpiewała Luiza Porkowska-Ziółkowska. Dziękujemy serdecznie i jednocześnie nadmieniamy tak, że najważniejsze jest to, by podczas czy to Mikołajek, czy świąt, na tyle, na ile jest to możliwe i na tyle, na ile jest to zgodne z wytycznymi naszego państwa i założenia innych państw w tych dziwnych czasach, gromadźmy się w taki sposób, jak to jest możliwe, cieszmy się sobą, śpiewajmy razem. Nie musi to być śpiewanie pod linijkę. Idealnie ważne, żeby razem bawić się i spędzać czas w ciepłej atmosferze. Dziękujemy Państwu serdecznie.